Jakoś długo to dziś trwa. Nemo sapiens nisi patiens. I wszystko za darmo. Kolega pracuje jako wolontariusz? Ja? W pewnym sensie. Jakby to powiedzieć? W życiu bym się za tę robotę nie wziął, gdybym miał pracować za darmo. Panie ministrze, i co? I co? Niech pan na mnie każe drżeć w niepewności. Właśnie, właśnie. A w ogóle to może dałby się pan zaprosić na kawkę? Nie mam czasu, naprawdę. A co do panów pytań, jego wysokość jeszcze nie podjął decyzji. Ale czy wysłuchał naszych argumentów? Lasy królewskie należy sprywatyzować, a firmy, które zrobią biznes na tych lasach, zapłacą podatki. I w ten sposób przyczynią się do sukcesu gospodarczego naszego kraju. Ta, pewnie. Niech wszystko zeżre wasz trujący przemysł. Lasy należy chronić. Musimy stworzyć jeden wielki park narodowy dla nas, dla naszych dzieci i prawnuków. O wnukach żeś zapomniał. No to co, panie ministrze, to może jak nie kawka, to wpadnie pan do mnie w sobotę na partyjkę golfa. Jak to zapomniałem o wnukach? Zapomniałem. Panowie, król z uwagą zapoznał się z waszymi racjami. Rozważa je, zlecił też ekspertyzy i nad rozwiązaniami pracuje już sztab ludzi. Ależ nasze ekspertyzy przemysłu drzewnego są bardzo rzetelne. Ta jasne i mają jedną konkluzję. Wyciąć, przerobić, spalić. Chcecie zabić las, nic więcej. To pokazują nasze rzetelne ekspertyzy. Jakie ekspertyzy? Wy jesteście oszołomy, a nie eksperci. Turkuć podjadek nie przysporzy nam bogactwa. Ale za to jest piękny. Brr, fe. Panie ministrze, co z tym golfem? Oj, dziękuję panu za zaproszenie. Naprawdę chętnie bym pograł, ale mam tyle spraw na głowie. Ale w sobotę... No nie wiem, nie obiecuję. Ekoterroryści! Mordercy lasu! Cicho, ciszej! Co to za awantury? Pracować nie można. Przegonić mi z lobby lobbystów. Ale my pracujemy w lobby. My jesteśmy lobbyści. Tam. W miejscu pracy nie drze się japy. No chyba, że się robi w operze. Tak, słucham. A, to pan, panie komisarzu. Tak, zaprosił mnie. Nie, no nie mam czasu. Co? Jak to? Ja naprawdę nie mam czasu, to nie była ściema. Aha. A czy król wie? Aha, no dobrze, to pójdę. Proszę o instrukcję i będę w kontakcie. No nie ma za co. Tak jest, ku chwale. Ojej. Halo, tu minister finansów. Wie pan, skoro już wszyscy poszli, to powiem panu, że ja chętnie na tego golfa wpadnę. No, w sobotę. Tylko wie pan, proszę o dyskrecję. Pańska praca nie jest łatwa, prawda? Cóż, powiedziałbym raczej, bywa niełatwa. No, przekonywanie przedstawicieli władz do podjęcia działań, które są korzystne dla pana zleceniodawców, to trzeba mieć głowę na karku, znajomość prawa i w ogóle. No i przede wszystkim trzeba mieć mocne argumenty. No właśnie. Wie pan, że argumenty zarówno lobby drzewnego, jak i ekologicznego są w jakiś tam sposób racjonalne, choć oczywiście ze sobą sprzeczne. A my się musimy głowić. A może nie musicie? Jak to? Może po prostu łaskawym uchem wysłucha pan moich argumentów. Są zdecydowanie najmocniejsze i trudno im się oprzeć. No właśnie. Przecież ja nigdy nie słyszałem pańskich argumentów. Nawet nie wiem, dla kogo pan pracuje. Moi mocodawcy lubią być anonimowi. Do czasu. A zależy im na tym, żeby rząd wprowadził koncesję na wykorzystanie lasów królewskich i oddał te koncesje nam na wyłączność na 99 lat. Ależ to obudziło się we mnie chęć napicia się czegoś. Mocne. O kurcze. A pańskie argumenty? Są jeszcze mocniejsze. Moi mocodawcy proponują panu w zamian za przychylność 40 milionów mońków żywą gotówką. Jutro rano, w pięknej walizce,
z krokodylowej skórki. Pięknie. Prawda? Tak, tak, ale muszę odmówić. Za to mogę panu zupełnie bezpłatnie powiedzieć, czym się różni lobbing od korupcji. Lobbing to nakłanianie przedstawicieli władz do podjęcia pewnych czynności, które są zgodne z interesami pewnych kręgów biznesu. Nakłanianie przy pomocy argumentów i zgodnie z obowiązującym prawem. Trudna praca. I niewdzięczna. Niepewna. A moje argumenty? A pana argumenty, czyli propozycja, abym przyjął ogromną korzyść finansową, jest niezgodna z prawem, a więc nie jest pan lobbystą, ale... Ale? Zwykłym kryminalistą. Panowie! Zdrajca! Puszczaj! Nie wiesz nawet, jak potężne stoi za mną lobby. Twoje potężne lobby też już siedzi, gdzie ich miejsce. Cicho bądź! Idziemy! O, i właśnie korupcja od lobbingu różni się jeszcze efektami. Jedni lobbyści dostają, co chcieli, inni nie. Jeszcze inni muszą pogodzić się z jakimś kompromisem, a skorumpowani i korumpujący trafiają na dołek. Czyli do paki. Bye, bye. A ja sobie nie na dołek, ale w dołek. Ha, trafiony, zatopiony.